Ale co to oznacza? Co to oznacza iść drogą Twojego serca? Popatrz, każdego dnia są w Twoim życiu różne sytuacje. Ktoś czegoś od Ciebie żąda, musisz coś wykonać, coś załatwić. I w tych momentach czujesz w głębi Twojego serca, czy to jest zgodne z Tobą. To jest takie odczucie, które nazywamy odczuciem w żołądku. Jeżeli w takim momencie idziesz zgodnie z tym odczuciem, z tym, co podpowiada Ci Twoje serce, to jest to idealna droga. I możesz mieć pewność, że siła wyższa poprowadzi Cię za rękę, rozświetli Twoją drogę. I nawet jeżeli trzeba będzie pokonać różne trudności, różne ciężkie sytuacje, to i tak osiągniesz wszystko to, czego pragniesz. Jeżeli jednak w takiej sytuacji zdecydujesz przeciwko sobie, czyli w głębi Twojego serca czujesz, nie mam na to ochoty, to jest niezgodne ze mną, nie chcę tego, czuję się z tym źle, a mimo tego to robisz, to jest to zdrada. Zdrada Twojego serca, Twojej duszy wyższej, zdrada siebie. I jeżeli Ty robisz coś przeciwko sobie, to zawsze jest to zła droga. To jest droga mroku. Czyli jak to rozpoznać? Jeżeli podejmujesz jakąkolwiek decyzję i w Twoim sercu czujesz tak i mówisz tak, to automatycznie ta droga rozświetla się. Siłą światła, siłą wszechświata otwierają się wszystkie nieograniczone możliwości. A jeżeli Ty czujesz w głębi Twojego serca, nie mam na to ochoty, a mimo tego mówisz tak, to automatycznie idziesz ciemną drogą. I różne możliwości zamykają się. Zamykają się różne drzwi. Wszystko się blokuje i wszystko się hamuje.